Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przypomina o tym, że podrzucanie odpadów jest niezgodne z prawem i karane z kodeksu wykroczeń. Związek współpracuje w tej sprawie z policją, a efektem są mandaty dla osób naruszających artykuł 145 kodeksu wykroczeń. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego stale udoskonala system kontroli, którego elementem jest m.in. montowanie kamer monitoringu. Okazało się to skuteczne w miejscowości Brenno-Ostrów. Kontenery, które się tam znajdują, mają służyć właścicielom nieruchomości letniskowych wnoszącym opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Jednak w kontenerach znalazły się odpady wielkogabarytowe i poremontowe, a te, jeśli pochodzą z gospodarstw domowych, powinny trafić do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Niepotrzebnych mebli czy pozostałości po remoncie nie należy zatem stawiać przy kontenerach. Przoki zlokalizowane są w każdej gminie należącej do KZ GRL. Inaczej jest z firmami i instytucjami. Te są wyłączone z systemu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Ich odpady pochodzące z działalności gospodarczej powinny być odebrane przez firmę zewnętrzną, a właściciele tych odpadów powinni ponieść koszty ich odbioru. Osoby podrzucające odpady nie tylko łamią prawo, ale także przyczyniają się do zwiększenia kosztów funkcjonowania związku, bo wszyscy jego członkowie muszą zapłacić za uprzątnięcie terenu. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego apeluje o zgłaszanie faktu podrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach, by dbać o środowisko naturalne i wyeliminować postępowania łamiące prawo.